Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Dzisiaj przedstawiam montaż instalacji BRC SQ32 w samochodzie marki Honda. Jest to model Accord z dwulitrowym silnikiem o mocy 155 koni. Auto zostało wyprodukowane w 2000 roku, a do samochodu zaproponowaliśmy i zamontowaliśmy klientowi instalację BRC SQ32 z podłączeniem pod OBD. Teraz pokażę poszczególne podzespoły. Zaczniemy od tego, co się rzuca najbardziej w oczy, czyli na ścianie grodziowej mamy zamontowany reduktor. Po jego prawej stronie jest filtr fazy ciekłej razem z zaworem odcinającym gaz, a po lewej stronie mamy filtr fazy lotnej. Na silniku na kolektorach chcących mamy zamontowane pomarańczowe wtryskiwacze BRC z tego zestawu. To jest jednostka sterująca. Jest to nowy komputer obsługujący 3- i 4-cylindrowe silniki benzynowe. Oczywiście. Przejdźmy teraz do kabiny, gdzie pokażę umocowanie przełącznika, który został zamocowany w wolnej zaślepce po lewej stronie kierownicy. Przejdziemy teraz do wlewu paliwa. Tutaj na szczęście udało się zamocować cały wlew paliwa, także nie stosujemy żadnych adapterów, podłączamy pistolet bezpośrednio pod wlew paliwa gazowego. Przez wlew tankujemy okrągły troidalny zbiornik o pojemności 55 litrów, który został zamontowany w miejsce koła zapasowego. Jak wiadomo, zbiornik używamy ze zbiornika tylko 80% gazu, co daje nam 45 litrów gazu i pozwala nam to na uzyskanie zasięgu rzędu 440 km, oczywiście w cyklu miejskim. Powiem teraz coś o kosztach, zwrotach i tak dalej. Także samochód jak na dwulitrowy silnik pali 9 litrów benzyny, gazu pali 10 litrów, musi palić trochę więcej. Koszt przejechania 1000 km na benzynie jest to 470 zł, koszt przejechania 1000 km na gazie jest to 220 zł. Także na każdy 1000 km zaoszczędzamy 2,5 stówki, jest to dość sporo. Instalacja w Energy Gas Polska kosztuje 2900 zł i dzięki tym właśnie wynikom spalania zwraca się po przejechaniu około 11600 km. Ode mnie to wszystko, dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.